Cześć! W tym odcinku poznacie Samsung Galaxy A16 w wersji 4G, czyli budżetowy smartfon za mniej niż 1000 zł, ale najpierw intro! Galaxy A16 4G jest pewnym krokiem naprzód w porównaniu do A15. Mimo że obudowa nadal jest plastikowa, widać poprawę w jakości wykonania elementów, takich jak ramki i plecki, które prezentują się solidniej. Dodatkowo A16 uzyskał certyfikat IP54, co oznacza częściową odporność na pył i zachlapania. Jest to cecha, której brakowało w A15. Telefon waży 200 gramów, podobnie jak poprzednik, ale dzięki płaskim ramkom pewniej leży w dłoni, co zwiększa komfort użytkowania. Patrząc od góry, mamy samotny mikrofon na prawej ramce, przyciski głośności i odblokowania z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych, który działa szybko i sprawnie. Przyciski, podobnie jak u poprzednika, znajdują się na zaokrąglonym wybrzuszeniu. Prawa ramka to tylko hybrydowy slot kart SIM, który zmieści jeszcze kartę microSD. Na dolnej ramce mikrofon, gniazdo USB typu C w starszym formacie 2.0 i głośnik mono. Będąc od razu przy udźwiękowieniu, pojedynczy głośnik walczy całkiem zaciekle, zapewniając odpowiednią głośność i czystość dźwięku, jak za taką cenę. Oczywiście nic nie zastąpi dźwięku stereo, ale głośnik w Galaxy A16 przynajmniej nie trzeszczy na pełnej głośności, aczkolwiek brakuje mu basów. Galaxy A16 obsługuje Dolby Atmos, co docenią osoby korzystające ze słuchawek podczas konsumpcji multimediów. Recenzowany model ma 6,7-calowy ekran Super AMOLED z odświeżaniem 90-hercowym, co zapewnia płynność przewijania i żywe kolory. Maksymalna jasność na poziomie 800 nitów pozwala na komfortowe korzystanie z telefonu w większości warunków, choć w bardzo mocnym słońcu może być trudniej. Ekran posiada filtr światła niebieskiego z funkcją adaptacji do pory dnia, odpalając swoją pełną moc dopiero pod wieczór. To, czego brakuje mi w tym ekranie, to obsługi funkcji Always On Display, co jest trochę niezrozumiałe, bo to tylko kwestia oprogramowania. Samsung Galaxy A16 4G działa na procesorze MediaTek Helio G99, który mimo tego, że ma już 2 lata, wciąż oferuje przyzwoitą wydajność w prostych, codziennych zadaniach. Testa Geekbench 6 uzyskuje wynik 724 punktów na pojedynczym rdzeniu i 1798 punktów w teście wielordzeniowym, co plasuje go poniżej wielu nowszych modeli, ale w budżetowej klasie jest to wynik akceptowalny. Telefon dobrze radzi sobie z prostymi zadaniami, jak przeglądanie internetu, media społecznościowe czy oglądanie filmów. Jednak w przypadku bardziej wymagających aplikacji, zwłaszcza podczas multitaskingu, czyli na przykład pobieranie aplikacji w tle i jednoczesnym korzystaniu z innej, można zauważyć pewne spowolnienia. Pamięć operacyjna ma tylko 4 GB RAM i pomimo możliwości rozbudowy o kolejne 4 GB za pomocą pamięci wirtualnej, telefon miewa trudności z płynnym działaniem przy bardziej intensywnym użytkowaniu. Na szczęście A16 nie ma problemów z nadmiernym nagrzewaniem się, co jest plusem przy dłuższym użytkowaniu. W kwestii pamięci wewnętrznej recenzowany model ma 128 GB, a jeśli to dla Was mało, to jak wspomniałem wcześniej, jest opcja rozszerzenia o 1 TB za pomocą karty microSD. A16 4G został wyposażony w baterię o pojemności 5000 mAh, co jest standardem w tej klasie telefonów. Dzięki takiej pojemności przy średnio intensywnym użytkowaniu można liczyć na nawet 1,5 dnia pracy na jednym ładowaniu. W przypadku sporadycznego użytkowania spokojnie wytrzyma do 2 dni. Telefon obsługuje jak na dzisiejsze standardy raczej wolne ładowanie 25-watowe, co w praktyce oznacza pełne naładowanie w około 1,5 godziny. W zestawie nie znajdziemy ładowarki, co staje się coraz powszechniejszą praktyką w nowszych modelach. Recenzowany model napędza Android 14 z nakładką systemową One UI 6.1. Oprogramowanie jest bardzo proste, przez co na pewno nie zgubimy się w gąszczu ustawień. Jest to półka cenowa, w której niestety nie znajdziemy na przykład wsparcia sztucznej inteligencji, ale rodzice będą zadowoleni ze strefy Kids, która jest zamkniętą, bezpieczną strefą dla dzieci, więc można swoim pociechom dać swój telefon do zabawy bez strachu, że znajdą jakieś nudesy w galerii. W kwestii komunikacji mamy dwuzakresowe Wi-Fi, obsługę maksymalnie 4G, Bluetooth w wersji 5.3, co zapewnia lepszą stabilność połączeń i niższe zużycie baterii w stosunku do poprzednika. Mamy też NFC do płatności zbliżeniowych, z kolei brakuje funkcji eSIM, ale nie jest to zaskoczeniem w tej półce cenowej. Ok, przechodzimy do aparatów. Galaxy A16 4G posiada 13-megapikselowy aparat selfie z przesłoną 2.0. Zdjęcia mają podstawową jakość, tonacja skóry bywa nieco chłodniejsza, co
może wymagać korekty w aplikacjach do edycji zdjęć. Przy bliższym powiększeniu widać lekkie spadki w szczegółowości, co nie jest niespodzianką w tej klasie urządzeń. Mimo to aparat sprawdza się poprawnie przy dobrych warunkach oświetleniowych i podczas wideorozmów. Selfie mogą być robione zarówno w standardowym kadrze, jak i w szerszym kącie, co jest przydatne podczas robienia zdjęć grupowych. Maksymalna rozdzielczość nagrywania wideo to tylko skromne Full HD przy 30 klatkach na sekundę, co jest standardem w tym segmencie cenowym. Nagrania są podstawowe, ale wystarczające na wideorozmowy czy prostsze vlogi. Pod względem fotografii największym atutem jest 50-megapikselowy aparat główny z przesłoną 1.8, który radzi sobie bardzo dobrze jak na tą półkę cenową. Zdjęcia są ostre z dobrze nasyconymi kolorami, choć w trudniejszych warunkach oświetleniowych widać spadki szczegółowości. Aparat oferuje również tryb HDR, który poprawia jakość zdjęć w bardziej kontrastowych scenach, ale nie zawsze działa perfekcyjnie. Czasami brakuje mu precyzji w oddawaniu szczegółów w jasnych partiach zdjęcia. Ze względu na brak optycznej stabilizacji zdjęcia nocne są wyzwaniem dla tej jednostki. Abyśmy choć trochę byli zadowoleni ze zdjęć, potrzeba bardzo dobrze oświetlonej latarniami scenerii i statyw lub bardzo stabilną rękę. Na bazie głównego obiektywu mamy też przybliżenie cyfrowe, które jest akceptowalne do dwukrotności, natomiast przy czterokrotnym i dziesięciokrotnym obraz jest już jak za mgłą i mocno rozmyty. Obok głównego aparatu znajdziemy 5-megapikselowy ultra szerokokątny aparat z przesłoną 2.2, który pozwala na robienie zdjęć o szerszym kącie widzenia, co jest przydatne w ciasnych przestrzeniach lub podczas fotografowania krajobrazów. Jednak jakość zdjęć z tego aparatu jest przeciętna. Widoczne są zniekształcenia na brzegach kadru i spadek ostrości, szczególnie w słabszych warunkach oświetleniowych. Efekt rybiego oka jest dość wyraźny, a obraz jakby za lekką mgłą. Ostatnie oczko to 2-megapikselowy obiektyw makro, który też jest skromnym dodatkiem, a efekty jego pracy pozostawiam do oceny Wam. Nagrywanie wideo za pomocą aparatu głównego odbywa się w rozdzielczości Full HD przy 30 klatkach na sekundę bez wsparcia optycznej stabilizacji obrazu, co oznacza, że filmy zaliczają mocną trzęsawkę przy ruchu. Brakuje też wsparcia dla nagrywania w wyższych rozdzielczościach. Jeżeli chcecie być zadowoleni z filmików, no to musicie robić je stojąc w miejscu nieruchomo jak posąg. Ok, pora na podsumowanie. Zacznę od zalet Galaxy A16 4G, a są to duży 6,7-calowy AMOLED z odświeżaniem 90Hz, solidna jakość wykonania mimo plastikowej obudowy, certyfikat IP54, dobry aparat główny 50-megapikselowy, długi czas pracy na baterii, obsługa microSD do 1TB, przystępna cena, którą możecie sprawdzić klikając w link w opisie odcinka. A teraz pora na wady, a są to przeciętna wydajność w multitaskingu, brak optycznej stabilizacji w aparacie, niska jakość zdjęć z aparatu ultraszerokokątnego, ładowanie 25W jest wolne w porównaniu do szybszych standardów dostępnych na rynku, nagrywanie filmów tylko podstawowej jakości. I to by było tyle na dziś, a teraz zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania, wbijajcie na Insta. Widzimy się już wkrótce, cześć!